Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Dzień dobry. Witam wszystkich zainteresowanych studium Pisma Świętego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Będziemy studiować Pismo Święte. W gronie moich przyjaciół Marek, Zenon, Artur. Ja mam na imię Grzegorz. Temat, jaki dzisiaj będziemy analizować na podstawie Pisma Świętego, to Chrystus i tradycja religijna. Z tego powodu, że studiujemy Pismo Święte, powiem szczerze, w tradycji naszej adwentystycznej jest fakt, że czynimy to rozpoczynając modlitwą. Zenku, proszę Ciebie o modlitwę. Kochany nasz Ojcze i Boże, w Tobie nasza nadzieja, również teraz, kiedy chcemy otwierać Twoje słowo, uczyć się, chcemy rozumieć zastosowanie tego słowa dziś. Abyśmy w naszych codziennych zmaganiach naśladowali Pana Jezusa, abyśmy uczyli się od Niego i rozumieli tak, jak Pan Jezus przekazywał swoją naukę. Prosimy, aby Duch Twój Święty dawał możliwość każdemu z nas i każdemu, kto pragnie poznawać, Naukę Pana Jezusa. Amen. Amen. Chrystus i tradycja religijna. Kiedy pierwszy raz przeczytałem ten tytuł, przeczytałem go Chrystus a tradycja religijna. I tak pomyślałem sobie, przecież to jest niewłaściwe. Jak można Chrystusa stawiać kontra tradycji religijnej? Czy rzeczywiście zawsze pojęcie tradycja jest zła? Uważam, że nie. I mam do Was pytanie. Co Wy myślicie na temat pojęcia tradycja? Bywają różne tradycje. Ktoś może mieć tradycję, że na przykład rano pije wodę, albo się gimnastykuje. Mamy tradycję w kościele ogólnoświatowym. O 9.30 rozpoczynamy nasze sobotnie nabożeństwa. To jest tradycja. Mhm. Czy w takim przypadku jest to dobra tradycja? Ja myślę, że warto przypomnieć definicję słownikową słowa tradycja. Jest to bowiem przekazywana z pokolenia na pokolenia treść kultury, takich jak obyczaje, poglądy, wierzenia, sposoby myślenia, zachowania, normy społeczne uznane za dobre dla aktualnego pokolenia, jak również przekazywane pokoleniom przyszłym. W związku z tym, nie można. Jednoznacznie nie powiedzieć, że tradycja sama w sobie jest zła, bowiem muszą być pewne normy oceny i kryterium. Dlatego tradycję można tutaj rozróżnić, czy podzielić na najprościej na dwie części: tą tradycję pozytywną, te obyczaje dobre, i obyczaje nie zawsze dobre. No, podobała tak. mi się tutaj ta definicja, że to z pokolenia w pokolenie. Ja, gdybym mógł zająć taki głos z perspektywy tych przyszłych pokoleń, no to powiem szczerze, że ja bardzo często nie czuję się komfortowo z różnymi tradycjami dawnymi, bo, bo czuję, że to nie moje buty. Ktoś mówi, że to tak zawsze było i tak ma być. Ale dlaczego? Czy to właśnie koniecznie było dobre? I powiem szczerze, że chyba częściej te, te tradycje mnie właśnie uwierają, gdzieś ograniczają i ja gdzieś tam z natury buntuję się przeciwko tradycjom. Staram się szukać lepszych rozwiązań. Jak, Jak w takim razie. razie. Ale ja myślę, że jednak warto poświęcić tutaj chwilę uwagi, bowiem tradycja i szczególnie niektóre te pozytywne elementy tradycji godne są kultywowania i godne są podtrzymywania. Kiedy możemy ocenić, że dana tradycja jest dobra, a inna zła? Czy istnieje jakaś norma, miara, kanon? No może po owocach poznacie, że i tak. dana tradycja wnosi coś dobrego w nasze życie, w społeczeństwo, w kościół. No to wtedy powiem szczerze, że ja się jej nie będę buntował, ale i tak zawsze na każdą tradycję tak patrzę trochę z przymrużeniem oka i uważniej się przyglądam. Ale po owocach. Ja Sparzyłeś po się na tradycji, podejrzewam. No, tak, tak. No to Myślę, jest problem. Że nie jest to jedynie wystarczający, wystarczające kryterium odróżnienia, bowiem pogańskie tradycje, one też nie można powiedzieć, że są złe. Przynajmniej nie wszystkie. Tak uważam. Dlatego myślę, że jako ludzie wierzący, chrześcijanie odnoszący się do Chrystusa, musimy też uwzględnić pewne kryteria, jakie znajdujemy w Piśmie Świętym, jakie znajdujemy no właśnie, w odniesieniu do woli Bożej. I śledząc historię już od starożytności, zapisaną historię, mamy, widzimy pewną, pewne starcie pomiędzy tradycjami, Narodów ościennych, żyjących wokół narodu izraelskiego i narodu izraelskiego, który również miał pewną tradycję, bo tradycja, mówimy jako obyczaje, ale z uwzględnieniem nadrzędności woli boszej. Czyli pismo święte uważamy jako taki kanon, i jeśli dana tradycja jest zgodna, z nauką pisma świętego jest to dobra tradycja. Jeśli jest niezgodna, jest to zła, jest to fałsz. Czy tak mam rozumieć, Zenku, Twoją wypowiedź? Myślę, że w takim największym skrócie, w największym uproszczeniu, tak to można określić, chociaż też możemy powiedzieć, że. Pismo Święte daje tylko pewne ramy, pewien zakres, bowiem nie zajmuje się i nie odnotowano wielu szczegółów dotyczących nawet organizacji życia Kościoła, życia zboru. Nie odnotowano wielu szczegółów dotyczących chociażby nawet przebiegu nabożeństw, czy. Całego programu, nie, części składowych nabożeństwa. Nie, te elementy nie, nie znajdują swojego, nie zostały zapisane w Piśmie Świętym. W związku z tym jedynie odnosimy się, czy nie stoją one w sprzeczności do jasno nakreślonych zasad. I tu mówisz o doktrynach. Tak. Prawda? Mówiąc po tradycji, możemy powiedzieć, że są. Trzy tradycje. Zgodne z Pismem Świętym, przeciwne Pismu Świętemu i adiafora. diafora czyli nieistotne. Aha. Ja mimo Marek. wszystko wciąż tutaj nie przekonaliście mnie do tego, że, że tradycja to jest coś, czego się powinniśmy trzymać. Ja, ja wciąż tutaj mam na cenzurowanym i wystarczy spojrzeć na mnóstwo, mnóstwo przykładów, które sprawiły, że, że nasz świat, no niektórzy powiedzą musi tak być, no bo zawsze tak było, ale czy to znaczy, że to jest dobra, jeżeli ktoś chciałby inaczej? Podejrzyj. I często, no chociażby w wielu religijnych systemach ludzie ustanowili pewne formy czy nabożeństwa i to tak musi być. Niektórzy powiedzieli, no nie korzystajmy z elektryczności, bo to jest jakiś wynalazek diabelski. I zatrzymali się gdzieś tam w XVIII-XIX wieku. No była to pewna forma tradycji, nie była sprzeczna z Pismem Świętym, więc no, może to coś dobrego, była to niby neutralną, ale jednak yy, myślę, że sprawiła, że ci ludzie się zatrzymali, odizolowali od społeczeństwa i właśnie to jest niebezpieczeństwo tradycji. Może nas gdzieś zamknąć, odizolować i nie będziemy realizować naszego chrześcijańskiego poselstwa, żeby być jak ta sól w tych różnych miejscach. Czyli bo mamy się zamknęliśmy w tradycji. Tradycję dotyczącą religii, a także tradycji, co tu poruszyłeś, kwestia elektryczności, problemów ekologicznych. O to ci chodzi, tak? Nie, nie. To chodziło mi o ugrupowania religijne, które Aha. stwierdziły, że nowoczesne formy technologiczne czy tam właśnie elektryczność to diabelski wynalazek. I, no są i, tacy i, ludzie. Tak, stwierdzili, że tego nie można używać. Ja myślę, że Godne podkreślenia jest ten podział, który tutaj podkreśliłeś, Arturze, i myślę, że należy też odróżnić to, co możemy określić właśnie nauką, doktryną, co nie jest tradycją, bo tradycja to są pewne zwyczaje, które które tworzą ludzie w oparciu o jakieś określone zachowania. W związku z tym nieraz ta granica pomiędzy doktryną, nauką, a tradycją nie jest łatwa do rozróżnienia. Jest ona taka płynna, cieniowa. I myślę, że te rozważania ogólne powinniśmy rzeczywiście teraz bardziej oprzeć o pewne przykłady, wypowiedzi. Przykłady Ta, biblijne, to, to, biblijne. Mam biblijne, pytanie w takim razie, zanim przejdziemy do przykładów biblijnych. Czy pismo święte to też tradycja? W jakim sensie? Znów myślę, że warto zauważyć, że pismo święte. Zawiera w swej treści różne elementy, zawiera w swej treści doktrynę, naukę, zawiera w swej treści relacje historyczne, czyli sprawozdanie, które ma znaczenie też edukacyjne i zawiera relacje o pozytywnych i negatywnych. I życiorysach, i zdarzeniach, i sytuacjach. Dlatego myślę, że warto tutaj też podkreślić, że Pan Bóg dał nam po to rozum. Również funkcją rozumu jest rozsądek, żeby pewne rzeczy umieć rozróżnić, rozsądzić i nie wylewać przysłowiowego dziecka z kąpielą nieraz. Kąpielą, tak. Na przykład w Ewangelii Anto. według Świętego Łukasza rozdział 4, werset 16 czytamy. I Jezus poszedł do Nazaretu, gdzie się wychował i wszedł według zwyczaju swojego w dzień sabatu do synagogi i powstał, by czytać. Jednak tradycja. Całkiem dobra, aby w dzień soboty być na nabożeństwie. Aby Dokładnie. spotkać się z ludźmi wierzącymi na nabożeństwie, aby być aktywnym, aby czytać słowo, aby się dzielić. No to mhm. jeżeli ja mogę tutaj, bardzo. ja wciąż tutaj jestem... No masz prawo być przy swoim. głosem, Głosem nieco przeciwnym... Ja, ja jestem zdania, że pismo święte nie jest tradycją, jest przede wszystkim słowem Bożym, które jest wyjątkowym przesłaniem, które ma nam pokazać Boży charakter. Od początku do końca jest to księga, która ma nam powiedzieć, kim jest Pan Bóg, kim my jesteśmy, o ratunku. Natomiast w momencie, kiedy próbujemy znajdować w piśmie świętym różne tradycje, no to możemy na przykład znaleźć w Starym Testamencie przepisy dotyczące niewolnictwa. No i jeszcze w XIX wieku chrześcijanie, bardzo gorąco wierzący, mówiący piękne słowa o Chrystusie, no mogli się powoływać na Pismo Święte, że to jest pewna sta, starodawna tradycja niewolnictwo. Wielożeństwo tam niektórzy chrześcijanie Właśnie. znajdowali. tak? I znajdziemy w Piśmie Świętym wiele praktykowanych zwyczajów, Nazywalibyśmy je tradycją, ale czy one są naprawdę przesłaniem od Pana Boga? I tu przepraszam bardzo, wracam do pojęcia kanonu. Wybaczcie, ale ja uważam, że Chrystus i jego słowo, doktryna w Piśmie Świętym jest tą normą. Jezus powiedział wprost. Od początku wielożeństwa nie było. Niewolnictwa nie było. Więc proszę bardzo. Ja myślę i tu upierałbym się jednak przy tym stwierdzeniu, że Pismo Święte jest taką fotografią historii, nie hagiografią, a fotografią pokazującą bez retuszu rzeczy dobre i złe, jak również ludzką ludzkie słabości, ludzkie, ludzką interpretację różnych ludzkie zdarzeń, tradycje. ludzkie tradycje. A. I właśnie to znajdujemy w 19 rozdziale Ewangelii Mateusza, kiedy współcześni panu Jezusowi byli zainteresowani, jakie jest jego zdanie na temat tych tradycji i zwyczajów. Pan Jezus mówi, no, tak jest. Bóg na pewne rzeczy zezwolił ze względu na zatwardziałość serc. Myślę, że jest to jeden z bardzo dobrych sposobów edukacyjnych. Ale odnosił, jeżeli chcemy mieć jakiś punkt odniesienia, to zawsze odnosił właśnie do początków, ale na początku tak nie było. Wybaczcie, postawię kropkę na d. Twierdzę, że istnieje tradycja ludzka. Ale istnieje też tradycja Boża. Czy się zgodzicie ze mną? Powiedzmy no. tak. Kiedy myślę o Piśmie Świętym, ważne jest, abyśmy po prostu nie zgubili właściwego kierunku. Właściwym kierunkiem jest Jezus Chrystus. W Ewangelii według Świętego Jana w rozdziale 20, wersety 30 po 31. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus Chrystus jest Synem Boga i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Jeżeli mamy Pana Jezusa na celu, na tym, że On jest pierwszy, najważniejszy, dlatego wszelkie inne rzeczy są drugorzędne. Jeżeli On nie jest moim Panem, nie jest moim Bogiem, nie jest moim Zbawicielem, to czy tradycje takie, czy inne nie mają znaczenia. Natomiast jeżeli mam życie wieczne, jeżeli Jezus jest moim Zbawicielem, to wtedy szukam Jego woli, kiedy myślę o jakiejś tradycji, sprawdzam, co Słowo Boże mówi na dany temat. Marek? Tak, ja tu mam jedną taką tradycję zapisaną w liście do Hebrajczyków, 13 rozdział i ósmy wiersz. Tam czytamy. No. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Dokładnie. I myślę, że jest to pewną taką tradycją, że Pan Bóg jest e, taki sam, e, kocha człowieka tak samo. Mhm. On się nie zmienia i myślę, że to jest ta pewna tradycja, którą chciałby nam najbardziej przekazać. Dokładnie. Człowieku, ja Ciebie kocham i. E, Popatrz w niebo i zobacz, że jestem po Twojej stronie, jestem Ci życzliwy i może tych ludzi, którzy są wokół Ciebie, też ich kochaj. To jest taka tradycja nieba, którą mhm. Pan Bóg chciałby nam przekazać. I to jest ta dobra tradycja, Boża. Tak. Mhm. Proszę, godne w... podkreślenia jest jeszcze jedna rzecz. W każdej dziedzinie życia potrzebna jest pewna hierarchia, uporządkowanie. Pewne rzeczy ważniejsze i mniej ważne. Coś z czegoś wynika. Banalny przykład użyję, jeśli wyjeżdżamy gdzieś na urlop, pakujemy walizki, to pakujemy rzeczy niezbędne. Nie pakujemy do walizek rzeczy, które w domu mamy. One są nam w domu też przydatne, ale zabieramy to, co nam będzie niezbędne. Hierarchia ważności, hierarchia nie, nie tylko w takich podstawowych życiowych sprawach, ale w sprawach duchowych również. I zauważamy, że między innymi w tych sporach pomiędzy Panem Jezusem a współczesnymi przywódcami duchowymi dochodziło do spięć, do sporów, Czyje polecenia są ważniejsze? Z pewną pretensją zwrócili się uczeni w piśmie do pana Jezusa, pytając, dlaczego uczniowie twoi nie przestrzegają zwyczajów starszych ludzi, tradycji, tradycji zwyczajów, obyczajów pewnych. Wejdę ci w słowo. Była to zła tradycja? Mycie rąk przed jedzeniem? Dlaczego Jezus tutaj nie poparł tej tradycji? Czy jej nie poparł? Jezus poparł. Bo... Jaki był kontekst tego oskarżenia Jezusa? Uczniowie nie myją. Do Pan Jezusa nikt nie miał zastrzeżeń. No. Jezus, nie czyli, czyli uczniowie Jezusa byliby. Jezus był w porządku. Jezus popierał tradycję. Czy o to tu chodzi? No, są to pewne subtelności na pewno, bo zdajemy sobie sprawę, że... Te same słowa, te same relacje. Wielu ludzi odczytując, odczytuje na różne sposoby, i to też jest pewna taka pozytywna wartość zapisów biblijnych. Może przeczytajmy ten fragment, co? Cenku, mm -hmm. chciałbyś przeczytać Ewangelia Mateusza, 15 rozdział, od pierwszego do dziewiątego wiersza. Wtedy przystąpili do Jezusa faryzeusze oraz uczeni w piśmie z Jerozolimy mówiąc, dlaczego uczniowie Twoi przestępują naukę starszych, nie myją bowiem rąk, gdy chleb jedzą. On zaś, odpowiadając, rzekł im, A dlaczego to wy przestępujecie przykazanie Boże dla nauki waszej? Wszak Bóg powiedział, czci Ojca i Matkę oraz kto złorzeczy Ojcu lub matkę. Matce niechaj poniesie śmierć, a wy wypowiadacie: Ktokolwiek by rzekł ojcu lub matce: To, co się ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę, nie musi już czcić ani ojca swego, ani matki swojej. Tak to unieważniliście słowo Boże przez naukę swoją. Dziękuję bardzo. W czym tutaj był problem w myciu rąk czy w czymś innym? Na co Jezus zwrócił uwagę? Gdyby to jeszcze była kwestia naprawdę higieny mycia rąk, bakterii, zarazków, to byłoby zrozumiałe. Natomiast kilka kropel puszczonych na dłonie, tak naprawdę to nie chodziło o higienę, to po pierwsze. Był ludzki nakaz, no to też było takie niesympatyczne. Jeżeli jakiś Izraelita na rynku mógł się otrzeć o poganina, wracał do domu, spuszczał kilka kropel na dłonie, no to było po prostu na bardzo niesympatyczne zwyczaj, ale na pewno nie miało jego celu higieny, tylko takie rytualne oczyszczenie. Rytuał religijny. Tak. Tradycja religijna, która miała, ja bym to powiedział w ten sposób, zrobić taką świecę dymną wobec pewnego zniekształcenia przykazania Bożego na temat czci rodziców. Mamy dokładne wersety w Biblii, nie mamy za wiele czasu, żeby je czytać wszystkie, ale na przykład piąte przykazanie czci rodziców. Pierwsze przykazanie z obietnicy. Eee, tak. Eee, miłuj bliźniego jak siebie samego. A Jezus tutaj mówi, że oni, czyli faryzeusze, uczynili coś złego w tym temacie. I chciałbym, eee, Artur, abyś przeczytał nam Ewangelię Marka, rozdział siódmy, wiersz 3 i 4, gdzie Jezus tutaj odpowiada wprost, jaki problem ci ludzie zrobili. Albowiem faryzeusze i wszyscy Żydzi. Zachowują naukę starszych i nie jedzą, jeżeli przedtem nie umyją starannie rąk. I po powrocie z rynku, jeżeli się nie umyją, nie jedzą. Ponadto wiele innych zwyczajów przejęli i zachowują je jak to: obmywanie kielichów i dzbanów i miednic. Jeżeli ja, ja mógłbym mm -mm. tutaj dorzucić, to proszę ja tutaj bardzo, czytałem, że starannie jednak te ręce myli. Ręce myją. I tutaj wyjątkowo akurat stanę w obronie jakiejś tradycji. Bo to naprawdę nie chodzi o to, żeby z założenia wszystkie tradycje odrzucić, tylko żeby im się przyjrzeć i, i nie trzymać jakoś kurczowo, ale akurat ta była dobra, nawet jeżeli te motywacje mogły gdzieś tam być mhm. nie najlepsze. I, I myślę, że dlatego tutaj Pan Jezus. W nie otrzymał tego zarzutu, bo on te ręce zwyczajnie po prostu umył. Mhm. Bywają takie miejsca, gdzie no wiemy, że ludzie przestrzegają jakiegoś zwyczaju. Jeżeli nas to nie, nie kosztuje zbyt wiele, a nawet jeżeli to może być dobre, no to, to nie o to chodzi, żeby na przekór coś robić, tylko z głową. Dodam do tego, Marku, że rzeczywiście Pan Jezus nie ustosunkował się tu negatywnie do tego, nie potępił. Ten problem jak gdyby. W zapisie, w sprawozdaniu potraktował milczeniem. Nie wiemy, czy w obszerniejszej rozmowie coś jeszcze nawiązał do tego, ale na kanwie tego pytania, tego zarzutu, Pan Jezus zwrócił uwagę na inny i inne problemy, w których ludzie zamienili hierarchię ważności i potraktowali Boże Słowo. Jako mniej ważne, a ludzkie zwyczaje jako ważniejsze. Jakie słowo unieważnili, a co w miejsce słowa wprowadzili? Przeczytajmy jeszcze raz w piętnastym rozdziale Ewangelii Mateusza, wiersze trzeci do szóstego. Marku, mogę ciebie prosić, przeczytaj nam ten fragment. On zaś odpowiadając rzekim: a dlaczego to wy przestępujecie przykazanie Boże dla nauki waszej? Wszak Bóg powiedział: czci ojca i matkę, oraz kto złożeczy ojcu lub matce, niech poniesie śmierć. A wy powiadacie, Ktokolwiek by rzekł ojcu lub matce, to co się ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę, nie musi czcić ani ojca swego, ani matki swojej. Tak to unieważniliście słowo Boże przez naukę swoją. I tu Jezus wyartykułował problem: unieważnili przykazanie Boże czci rodziców. Wprowadzili w to miejsce, aby tylko w świątyni był zysk. Biznes. Jak nie wiemy o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I tu ten problem Jezus dokładnie wyłuszczył. Prawda? Jest jeszcze inny problem dotyczący właśnie wspomnianych tutaj faryzeuszów. Co to byli za ludzie i jaki proceder czynili z religii. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 23 rozdział. Czytajmy wiersze od pierwszego do siódmego. Wtedy Jezus przemówił do ludu i do uczniów swoich tymi słowy: Na mównicy mojżeszowej zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie. Mówią bowiem, a nie czynią, bo wiążą ciężkie brzemiona i kładą na barki ludzkie, ale sami nawet palcem swoim nie chcą ich ruszyć. A wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą, aby ich ludzie widzieli. Poszerzają bowiem swoje rzemiki modlitewne, wydłużają frędzle szat swoich, lubią też pierwsze miejsce na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach, i pozdrowienia na rynkach, i tytułowanie ich przez ludzi rabi. Dziękuję bardzo. To jest kolejny problem. Proszę bardzo. Warto podkreślić i pamiętać, że. W tamtych czasach jeszcze określenie, funkcja, tytuł, nauczyciel czy faryzeusz, czy nauczeni w piśmie nie miało konotacji negatywnych, jakie mają one dzisiaj. Wręcz przeciwnie, apostoł Paweł mógł się tym szczycić. Tak, to tak. był zaszczyt, to było wyróżnienie, to był, to był tytuł. Nadający olbrzymią godność dla człowieka. Były autorytety religijne. To był, to, tak, to były wysokie autorytety. I Pan Jezus w istocie rzeczy również szanował pewne rzeczy, natomiast, jak każdy reformator, słowo reformacja to jest przywrócenie formacji, gdy ta formacja została zdeformowana, zniekształcona. I dlatego Pan Jezus również. Apeluję do zarówno tych przywódców nauczonych w piśmie, faryzeuszy, kapłanów, jak również tych wszystkich którym, słuchających, aby przywrócić należytą godność i autorytet Słowu Bożemu. Mhm. Proszę bardzo. Ja, ja tutaj zawsze staję w takiej obronie faryzeuszy bo ich już nie ma dzisiaj i oni sami się nie mogą obronić. I my często lejemy ich, czym się dajemy. Czytamy ten 23 rozdział Ewangelii Mateusza, tam biada, biada wam uczeni w piśmie, faryzeusze, a tymczasem to naprawdę byli bardzo gorliwi ludzie i zresztą historycznie oni wzięli się stąd, że kiedy naród izraelski wrócił z niewoli babilońskiej, gdzie trafili ze względu na nieprzestrzeganie Bożych praw, i tam Pan Bóg bardzo wyraźnie wypunktował, dlatego że nie byliście mi posłuszni, dlatego tam poszliście. No to kiedy wrócili, to mówimy, mówią: No, musimy się teraz starać i zrobić wszystko, żeby to się nie powtórzyło. No i stąd po powstała taka formacja odłączonych, stąd ta ich nazwa faryzeusze od słowa perusim, odłączeni, yy, którzy starali się jak najgorliwiej tego wszystkiego przestrzegać. Mhm. Dzisiaj yy, myślę, że. <trych> W inny sposób też moglibyśmy faryzeuszy znaleźć, i myślę, że przede wszystkim dlatego to pojawia się w Piśmie Świętym. To, to jest przestroga nie przed faryzeuszami, bo ich już nie spotkamy, ale żeby to samo w tym młodym kościele, dzisiejszym naszym kościele, żeby nie pójść w tą samą drogę. Tej gorliwości, która jest dobrą cechą, ale ona może prowadzić na jakieś bezdroże. Ale I... dla równowagi, no jeżeli byli znawcami pism, a chcieli zamordować pana Jezusa, no wprost, mówiliście chcecie mnie zabić. Demona masz, to cię zabić. Skoro pan Jezus mówił, że są grobami pobielanymi, i de facto, jeżeli człowiek religijny nie ma miłości do Chrystusa, pozostaje sama forma, skorupka, no to jest bezbożność. Okej, okay, ale w takim razie, i znowu ich troszeczkę broni, już ostatni jakiś tam, aż tak bardzo nie. Um... Kiedy pan Jezus rozmawiał z kimś, no to z sadyceuszami to mówił, to z wami nie ma o czym rozmawiać, bo wy ani pism nie znacie, ani mocy bożej. Przychodzili jacyś inni, no nie ma z wami o czym rozmawiać. A z faryzeuszami tu długie dyskusje pan Jezus toczył. Nikodem, faryzeusz, apostoł Paweł, faryzeusz. A więc wielu było faryzeuszy, którzy jednak mieli coś więcej w swoim sercu. Pewnie, że. Byli ci i oni doprowadzili faktycznie do ukrzyżowania Pana Jezusa, ale to byli Nie wyjątkowi szanica. ludzie. Tak. Dodam taką swoją refleksję, że to, co zagraża, zagrażało w każdym wieku, zagraża w dalszym ciągu każdym wieku i każdemu człowiekowi, to z jednej strony liberalizm i zaniżanie pewnych standardów i lekceważenie Bożego Słowa, ale z drugiej strony, i nie wiem, czy nie jest to trudniejsze do identyfikacji, tak zwana nadgorliwość, Myśli. która jest gorsza od faszyzmu. <laughs> która, prowadzi, która prowadzi właśnie do. Tego zakłócenia i przestawienia hierarchii ważności pewnych słów i zwyczajów. Tak. Moi drodzy, czas nieubłaganie leci naprzód. Ja chciałbym jeszcze kolejną myśl poruszyć. Stosunek Jezusa Chrystusa konkretnie do faryzeuszów i uczonych w piśmie. Co my czytamy w Ewangelii Mateusza 23, co już przeczytaliśmy 1 do 7? Jezus tych ludzi nazywa obłudnikami. Prawda? Nie ma tego słowa w tym e, tekście, w tym fragmencie, ale czytamy wyraźnie, że oni co innego mówili, a co innego robili. I tu jest problem. I to jest właśnie to, jest to piękno, o którym Pan Jezus zachwycał ludzi. Pan Jezus to, co myślał, to mówił i to czynił. I to jest piękne. Ludzi, których znamy, a którzy, powiedzmy, mówią jedno, robią drugie, a myślą trzecie, są po prostu nie są autentyczni. Pan Jezus zachwycał ludzi swoim pięknem, ponieważ te trzy rzeczy mowa, myślenie, czyny składały się w jedną prostą linię. I tym naprawdę, w tym było jego piękno. E, otwórzmy teraz wypowiedź Jezusa na swój temat. Ja się upieram wobec tradycji, bo ja uważam, że Jezus też był tradycjonalistą, ale w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. Masz na myśli, że stawał wcześniej rano, aby się modlić? Między innymi. Konkretnie o tradycji przeczytamy teraz w Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, wiersze 17 do 20. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić, bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. A ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdzie do królestwa niebios. Zauważcie, Jezus tutaj przedstawia różnicę między tradycją bożą a faryzeuszów. Mówi wprost, że problem faryzeuszów był taki, polegający na niesprawiedliwości. Bo faktycznie. Nadawali ciężkie brzemiona, sami palcem nie ruszyli, co innego mówili, co innego robili. A apostoł Paweł w liście do Rzymian, i tutaj też proszę, abyście ktoś z Was przeczytali nam ten werset, stawia kropkę na D, Rzymian 10, rozdział trzeci. Bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. Nie podporządkowali się Bogu. Czyli wracając do kwestii Bunt Faryzeusz. przeciwko Bogu. Czyli wchodząc do kwestii faryzeuszów. Niestety, bycie faryzeuszem, mając sprawiedliwość faryzeusza, równa się niezbawienie. Mhm. Sama nasza religijna postawa, niezależnie od tego, jak dobrze byśmy byli, jeżeli nie znamy Chrystusa, to się równa śmierć. Tak. Tylko nie, tu pociągnę myśl Marka, żebyśmy nie też jednak nie byli zbyt pochopni przyklejając taką etykietę generalnie wszystkim, ponieważ, ponieważ rzeczywiście znajdujemy świadectwa w Piśmie Świętym, w zapisie, że wielu z nich jednak uwierzyło i przyjęło tą reformę, jaką, z jaką przyszedł Pan Chociażby Jezus. Chociażby Szymon Trędowaty. Na przykład, prawda? Byli faryzeusze pozytywnie ustosunkowani do Jezusa. To trzeba przyznać. Jednak, tutaj przeczytajmy ten werset, dzieje apostolskie, rozdział czwarty. To niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie... Że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych, dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących. On stał się kamieniem węgielnym i nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Nie ma innego zbawienia. Innego imienia, w którym jest zbawienie. Tylko Jezus Chrystus. Faryzeusze byli takimi ludźmi, którzy generalnie nie potrafili tego przyjąć do wiadomości. I to był ich problem. Proszę bardzo. No to sobie pojeździliśmy po tych faryzeuszach, jak zwykle. No, oni tutaj nam złego słowa nie zrobią, nie powiedzą, nic nie zrobią, ale ja myślę, że. Wszystko, co jest napisane, jest napisane dla jakiegoś naszego pouczenia i dla naszej refleksji. I czy my jako chrześcijanie dzisiejszych dni, czy my mamy jakieś pewne problemy tożsame z problemami faryzeuszów? Czy na przykład pewne praktyki nasze kościelne, nie trzymamy się ich tak kurczowo, takich ich bronimy, bo to musi być właśnie w takiej kolejności, a ubiór to musi być dokładnie taki, a czy w Piśmie Świętym jest gdzieś napisane, że krawat trzeba mieć. Dzisiaj ubraliśmy wszyscy. Ja tak się zastanawiałem, tak. czy może przewrotnie właśnie nie ubiorę tego krawatu i, i porozmawiamy A sobie ja tam o tej. Uszanowałeś, to. No, jest... Pomyślałem, że korona mi z głowy nie spadnie, tak? I to jest taki moment, gdzie, gdzie właśnie uszanowałem tradycję, ale my często um, tak się skupiamy na pewnych szczegółach, że Możemy pominąć to, co pominęli faryzeusze, prawda? to, co jest ważniejsze. Tak jak Pan Bóg, ponad tą tradycją, jeżeli tylko się da, to pewnie nie róbmy gdzieś tam, nie wchodźmy ludziom w butach w życie, do domu. Starajmy się być w stosunku do nich tolerancyjni, łagodni, ale jednak patrzmy przede wszystkim na, na to serce i na tą potrzebę i może ten krawat nie jest najważniejszy. Mhm. Y Mogę? Tak. Marku, dwie myśli, nastali mi się. Mówisz my, ja często w rozmowach akcentuję potrzebę częstszego używania liczby pojedynczej. Co mnie, co ja się mogę nauczyć, prawda? Bo niejednokrotnie w masie giniemy, zacieramy się, usprawiedliwiam siebie liczbą mnogą, bo to my. Prawda? To jest jedna rzecz. Także Biblia dla mnie jest podręcznikiem dla uczenia samego siebie. A druga rzecz, jeżeli mówimy już o pewnych tradycjach czy zmianach, jeżeli coś zmieniamy, to strzeżmy się, żeby nie zmieniać tylko dlatego, żeby zmienić. Żeby nie zmieniać czegoś dla samej zasady, żeby nie sprzeciwiać się czemuś dla samej zasady, no bo dlaczego ma być tak samo. To już powiedzieliśmy, nie wylewajmy więc, dziecko, niemowlęcia z kąpieli. Więc jeżeli, jeżeli ja widzę sens jakichkolwiek zmian, to jeżeli ta zmiana ma przynieść coś lepszego. Po owocach poznamy. Natomiast czasami zauważam, że niektórzy mają skłonności obalania pewnych tradycji dla samego obalenia, bo tak było, a dlaczego tak musi być. Ale w to miejsce nie wnoszą nic lepszego. Artur? Co Myśl, gorszego? Myśląc drodzy o czasach Pana Jezusa, o grupie faryzeuszy, nie wiem, czy można postawić te, że... Tezę, że najbardziej zagrożonymi ludźmi w XXI wieku są duchowni, którzy są znawcami tej księgi i powinni być przykładem, wzorem. A może nie są? Może być tak, że z najbardziej zagrożonymi osobami może jesteśmy my? W takim razie mam pytanie, czy dzisiaj faryzeuszów już nie ma? Inaczej się może nazywają, ale może te funkcje nadal. Obudnicy są dalej. A to był problem faryzeuszów. Mamy dzisiaj złe skojarzenia ze słowem faryzeusz, ale jednak wtedy to było inne, o czym już mówiliśmy. Moi drodzy, dla, wybaczcie, dlatego tu jeszcze, jeszcze tak, w kontekście tego, dla podkreślenia, prorok mówił: wejrzyjcie w siebie. w siebie. Wejrzyjcie w siebie, czy sofoniarz sofoniarz. sofoniarz? sofoniarz. Wejrzyjcie w siebie. I w związku z tym ja. Ten apel kieruje do siebie i każdy z nas, żeby lekcje z historii w, przede wszystkim brać do siebie, a nie adresować jak listonosz, to do tego, to do tamtego, to do kogoś innego. To niebezpieczeństwo grozi każdemu z nas, mnie, mnie również. Drodzy widzowie, dziękujemy, że byliście z nami dzisiaj. Cóż chciałbym wam powiedzieć na koniec dzisiejszej dyskusji. Tradycja nie jest tylko czymś złym. Trzymajmy się tradycji natchnionej w Piśmie Świętym przedstawionej, a ona nas zaprowadzi do Chrystusa. Dziękuję bardzo. Pomódlmy się Marku z tobą na koniec. Panie Boże, dziękujemy. Za cudowne zbawienie, które mamy w Jezusie. Dziękuję Tobie, Panie Boże, że Ty się nie zmieniasz i żebyśmy przede wszystkim, będąc w łączności z Tobą, potrafili zobaczyć te sprawy, które są ważne i ważniejsze. Żebyśmy potrafili patrzeć na dobro drugiego człowieka, a nie na swoje przyzwyczajenia. Żebyśmy potrafili wychodzić ponad przeciętność, ponad zwyczaje ale wszystko po to, żeby ten świat mógł słyszeć o Tobie, żeby ten świat mógł być lepszy, o ile to możliwe w tych trudnych warunkach. Panie, bardzo Cię prosimy o Ducha Świętego, żeby On dawał nam najlepsze rozeznanie, żebyśmy według Twojego serca potrafili spojrzeć na nasze życie, potrafili tam zobaczyć ten być może kwas obłudy, a byli gotowi żyć w szczerości. Wielbimy Ciebie, Panie, i dziękujemy, że w Tobie mamy zbawienie, że pomimo naszych słabości Ty jesteś silny i gotów jesteś nas zmieniać. I o to Ciebie z całego serca prosimy. Amen. 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 Zapraszam zainteresowanych studium Pisma Świętego, które będziemy za tydzień kontynuować. Chrystus, a prawo w kazaniu na górze. Zapraszam.